Cześć, witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu. Nazywam się Justyna Świetlicka, jestem dietetykiem i od ponad trzech lat piszę bloga Owsiana.pl. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci bardzo osobistą historię historię zaburzeń odżywiania, z jakimi zmagałam się przez kilka lat. Opowiem Ci, dlaczego dzielę się tym w internecie, skąd wzięły się u mnie zaburzenia odżywiania i jak udało mi się w końcu z tego wyjść i zaakceptować siebie. Na koniec podzielę się kilkoma radami, które sprawią, że będzie ci się żyło lepiej. Wiele osób, które śledzi mnie w internecie, może nie zdawać sobie sprawy z tego, że przechodziłam zaburzenia odżywiania. A na pewno znajdzie się ktoś wśród tych osób, kto porównuje się do mnie, nie znając mojej przeszłości. Staram się nie kreować idealnej rzeczywistości w internecie. Pokazuję się bez makijażu na Story i nie wrzucam pozowanych zdjęć wypiętego tyłka. Nie mam kraty na brzuchu, nie wyglądam idealnie, ale nie naginam też rzeczywistości. Na Instagramie nie ukrywam tego, kim jestem. Pokazuję uśmiechniętą pewną siebie kobietę, która żyje swoją pasją, wie czego chce i nie boi się po to sięgać. Jestem osobą, która nie przejmuje się opinią innych, jestem bardzo pewna siebie, asertywna i od niedawna akceptuję siebie. Prawie w 100%, procentach, prawie, bo oczywiście jestem kobietą i nadal zdarzają mi się gorsze dni, kiedy wszystko jest nie tak. Teraz rzeczywiście jestem taką osobą, ale nie zawsze tak było. Kiedy ktoś patrzy na mnie z boku, może odnieść wrażenie, że wszystko przyszło mi tak łatwo, a pewność siebie i szczupłą sylwetkę odziedziczyłam w genach. Niestety tak się nie stało. Po mamie odziedziczyłam tylko długie i szczupłe nogi, które swoją drogą uwielbiam. Jeśli ktoś jest jednak nowym czytelnikiem bloga, rzeczywiście może tak to odebrać. Dlatego podzielenie się z wami tą historią jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli ty lub bliska ci osoba zmaga się z takim problemem, niestety nie jestem w stanie dać ci gotowego rozwiązania. Chcę dać ci za to nadzieję, że można z tego wyjść i zdecydowanie warto to zrobić. Kiedy człowiek przestaje się skupiać na sylwetce i kilogramach, może zająć się w końcu tym, co jest w życiu ważne na spędzanie czasu z bliskimi, na rozwijaniu pasji, uprawianiu sportu, poznawaniu świata i jedzeniu tych wszystkich pysznych rzeczy. Z jednej strony żałuję, że musiałam przez to przechodzić. Do końca życia będę miała ten problem z tyłu głowy. Z drugiej strony, z tego narodziły się wszystkie moje największe pasje gotowanie, aktywność fizyczna. I tworzenie treści w internecie, które zachęcają do zdrowego stylu życia. Może brzmi to naiwnie, ale czuję, że to, co robię, jest ważne i potrzebne, nawet jeśli pomoże to tylko jednej osobie. Po tym przy długim wstępie przejdźmy do rzeczy i do historii, którą chciałabym Wam opowiedzieć. Byłam zwyczajną i szczupłą dziewczynką. Rodzice nie kupowali mi mojemu rodzeństwu zbyt wiele słodyczy ani Coca-Coli. Dopiero w gimnazjum, kiedy miałam kilka złotych kieszonkowego, zaczęłam kupować sobie chipsy i lizaki w szkolnym sklepiku. Pamiętam, że w weekendy piekłam zawsze dwa ciasta dla rodziny na niedzielę i sama potrafiłam zjeść połowę. Moim ulubionym był pleśniak. Nie wiem, czy kojarzycie taki kruche ciasto, jabłka, bezowa pianka i kruszonka na wierzchu. Ja sama potrafiłam zjeść połowę takiego ciasta. W związku z tym, że jadłam więcej niż potrzebowałam, to powoli zaczynałam tyć. W tamtym momencie totalnie mi to nie przeszkadzało, bo ja dorastałam w czasach naszej klasy. Może nie jestem jakaś stara, ale yy, wtedy, kiedy ja byłam w gimnazjum, była nasza klasa, nie było jeszcze Facebooka i zdecydowanie nie było Instagrama. Więc nie miałam za bardzo do kogo się porównywać. Nie wiedziałam, że jestem grubsza niż inne dziewczyny. Po prostu jakoś tego nie zauważałam. Pochodzę z bardzo małej miejscowości i miałam niedaleko podstawówkę i gimnazjum, więc znałam te wszystkie osoby, wśród których dorastałam. Liceum było jednak w mieście oddalonym ponad 30 km. Stresowałam się na myśl o pójściu do nowej szkoły, bo wybrałam sobie najlepsze liceum, bo chciałam iść na dobre studia. Słyszałam plotki, że do tego liceum chodzą dzieci bogatych rodziców, prawników i lekarzy, a ja byłam dziewczyną ze wsi. W dodatku, coraz grubszą dziewczyną ze wsi. Bałam się, że nikt nie polubi mnie w nowej szkole. Logiczne było dla mnie, że muszę schudnąć, zanim zacznie się nowy rok szkolny. Zainteresowałam się trochę tematem odchudzania. Kilka razy próbowałam ograniczyć słodycze, ale poddawałam się po kilku dniach, bo nie widziałam za bardzo efektów. Myślałam, że można schudnąć z dnia na dzień. HH. Ha, ha. Przełomowym momentem i do dzisiaj śmieję się z tej sytuacji z moją mamą, były zakupy przed bierzmowaniem mojej przyjaciółki. To był koniec trzeciej klasy gimnazjum. Byłam wtedy jej świadkiem na bierzmowaniu, no i chciałam dobrze wyglądać. Wtedy były modne takie spodnie w kant z taką nogawką 5-6, taką, że było widać kostkę i do tego takie marynarki z odwijanym rękawem. I ja strasznie chciałam sobie kupić taki komplet. Pojechałam z mamą na zakupy, i zdziwiłam się, kiedy nic na mnie nie pasowało. Nie mogłam znaleźć nic e, z mojego rozmiaru i pani ekspedientka dała mi spodnie, największe, jakie mieli w takim młodzieżowym fasonie. Kiedy ja zmierzyłam te największe spodnie i ledwie się zapięłam, rozpłakałam się. Autentycznie rozpłakałam się w tej przymierzalni, i mama nie mogła mnie uspokoić. Ostatecznie kupiłam te. Ledwie dopinające się spodnie, ale obiecałam sobie wtedy, że biorę się poważnie za odchudzanie. Miałam wtedy 15 lat. Zaczęłam szukać w internecie informacji na temat odchudzania. Poczytałam o tym, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie, dużo się ruszać, że trzeba wyeliminować tłuszcz, makaron, ziemniaki, słodycze i że trzeba pić wodę. W moim domu trudno było odżywiać się zdrowo, bo na obiad było mielone albo schabowy. Postanowiłam więc zostać wegetarianką. Nie jakoś tam z ideologicznych, ideologicznych powodów, tylko dlatego, żeby móc łatwiej odmówić smażonego kotleta. W tamtym momencie nie miałam bladego pojęcia o gotowaniu. Umiałam zrobić tylko pleśniak, który jadłam co tydzień. No i jadłam po prostu ziemniaki z surówką. Teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie, co dokładnie jadłam w ciągu dnia, kiedy się odchudzałam. Pamiętam tylko, że w tamte wakacje byłam na miesięcznym kursie manicure. Dostawaliśmy tam taki tradycyjny obiad, i ja nie jadłam tego obiadu, argumentując, że jestem wegetarianką, a tymczasem chodziłam do sklepu, kupowałam sobie jogurt naturalny i bułkę pełnoziarnistą. Mogę się tylko domyślać, że moja dieta była fatalna i niedoborowa. Na kurs dojeżdżałam rowerem 10 km w jedną stronę. Chodziłam e, czasami na piechotę, codziennie ćwiczyłam kilera z chodakowską, a w wolnych chwilach jeździłam też rowerem i zaczęłam nawet biegać. Od zawsze byłam bardzo uparta i to się nie zmieniło do tej pory. Tak bardzo się zawzięłam po tej sytuacji z zakupami, że schudłam jakieś 10 kg. Dolicałam poszłam już jako szczupła dziewczyna. Nadal nie jadłam mięsa, ale wróciłam do dawnych nawyków i oczywiście zaczęłam tyć. Bardzo chciałam uniknąć powrotu do dawnej wagi. Zaczęłam czytać coraz więcej na temat zdrowego odżywiania i diety, dowiedziałam się wtedy o kaloriach, zaczęłam czytać składy produktów. Poznałam owsiankę, przepis na ciasto z czerwonej fasoli. Dużo eksperymentowałam w kuchni i próbowałam nowych rzeczy. Z drugiej strony zaczęłam bardzo kontrolować to, co jem. Na śniadanie była owsianka, do szkoły zabierałam twarożek z musli i z dżemem. Na obiad jadłam kaszę z warzywami, a na kolację gotowałam kaszkę kukurydzianą na wodzie, żeby było bardziej dietetycznie. Nigdy się nie głodziłam, ale jadłam Mało, myślę, że o wiele za mało. Wszystkim wokół wmawiałam, że zdrowo się odżywiam, a tak naprawdę każdego dnia stawałam się coraz szczuplejsza. Mama mojej przyjaciółki, mój były facet, a nawet nauczycielka od polskiego powtarzali mi w kółko, że jestem zdecydowanie zbyt szczupła. A ja nie martwiłam się tym. Uwielbiałam, jak mi to mówili. Cieszyłam się z tych wystających kości obojczykowych i kości biodrowych. Największy sukces Osiągnęłam, kiedy kupiłam spodnie w rozmiarze XS, które uwielbiałam nosić. Miały bardzo zmęczone nogawki u dołu, dzięki którym wyglądałam jeszcze szczuplej. Czy to była anoreksja? Mm, teraz mogę powiedzieć, że tak. Kontrolowałam to, co jem. Miałam bardzo zaburzony obraz swojego ciała, miałam tragiczną relację z jedzeniem. Potrafiłam odmówić słodyczy, fast foodów i smażonych rzeczy. Sama nie używałam tłuszczu ani cukru w kuchni, nawet jajecznice smażyłam na suchej patelni. Warzywa robiłam na wodzie. Nie jadłam orzechów i panicznie bałam się, że przytyję. Mam 170 cm wzrostu i w najgorszym momencie ważyłam 50 kg. Dla porównania teraz ważę 65 kg i uważam się za szczupłą i atrakcyjną kobietę. To jest aż 15 kg różnicy. I możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo źle wyglądałam. Moje zaburzenie odżywiania nie przybrało takiej postaci, że potrzebowałam hospitalizacji. Nadal wyglądałam w miarę normalnie, chociaż przez dwa lata nie miałam miesiączki. Poszłam do ginekologa i dostałam tabletki antykoncepcyjne, które wywołały po prostu co miesiąc krwawienie. Czy to było rozwiązanie problemu? Oczywiście, że nie. Lekarz zasugerował, że powinnam trochę przytyć i że brak miesiączki może być spowodowany tym, że za dużo ostatnio schudłam, ale ja nie bardzo przejęłam się tym, co miał do powiedzenia. Teraz od czterech lat nie biorę już tabletek i mam regularny okres. Jak to się stało, że miesiączka mi wróciła? Bo mam odpowiednią masę ciała i odpowiednią dietę. Dużo wody w rzece musiało upłynąć, żebym to zrozumiała i w końcu zaakceptowała. Otrząsnąłam się dopiero na studiach. Mój były facet zauważył, że coś jest ze mną nie tak, kiedy przyrządził dla mnie szparagi z sosem holenderskim. Jakby ktoś nie wiedział, to jest taki sos na bazie masła i żółtek, czyli najgorsza tragedia dla osoby, e, która cierpi na zaburzenia odżywiania. I ja zjadłam wtedy same szparagi. Sosu nawet nie spróbowałam, a on zrobił go specjalnie dla mnie. Kiedy chciał do obiadu użyć tłusty serek, zrobiłam awanturę w sklepie, że jeśli włoży ten serek do obiadu, to jego ja nie tknę. Nazwał mnie wtedy pieprzoną egoistką i powiedział, że jeśli nie zacznę normalnie jeść, to po prostu mnie zostawi. Wtedy bardzo mi na nim zależało i obiecałam, że coś z tym zrobię. Rzeczywiście zaczęłam jeść więcej, ale nie chciałam przytyć. Zapisałam się więc na siłownię. To była połowa pierwszego roku studiów. Chodziłam na zajęcia na sali fitness, początkowo jakieś body pump, jakaś yoga. Ćwiczyłam kilka razy w tygodniu, żeby tylko nie przytyć. Trwało to kilka miesięcy, aż poznałam trenera, który zaproponował mi, żebym dołączyła do drużyny, którą przygotowuję do Survival Race. Z wielkimi obawami przyjęłam wyzwanie, bo nigdy nie przebiegłam 10 km i zapisałam się na ten bieg. Razem z drużyną mieliśmy trening o 7 rano trzy razy w tygodniu. Powoli moje wyniki na siłowni oraz wytrzymałość w bieganiu wyszły na pierwszy plan. Jadłam coraz więcej, bo chciałam być szybsza i silniejsza. Studiowałam dietetykę i powoli docierało do mnie, że potrzebujemy białka, tłuszczów oraz węglowodanów w odpowiednich proporcjach, żeby prawidłowo funkcjonować. Mimo to na co dzień. Cały czas rezygnowałam z wielu produktów. Dalej ograniczałam tłuszcz, nie jadłam sera, kupowałam produkty light i absolutnie nie jadłam słodyczy. Raz w miesiącu pozwalałam sobie jednak na cheat meal, który przeradzał się w cheat day. Kupowałam wszystkie ulubione słodycze i jadłam je do momentu, kiedy nie mogłam się ruszać i było mi strasznie niedobrze i czułam się fatalnie. Kolejnego dnia miałam tak ogromne poczucie winy, że nie mogłam na siebie patrzeć w lustrze. Znowu wracałam do mojej restrykcyjnej diety i ćwiczeń i tak zataczało się koło, bo ta sytuacja powtarzała się co miesiąc. Co prawda ważyłam kilka kilogramów więcej, wyglądałam zdrowiej, ale miałam obsesję na punkcie jedzenia. Planowałam wszystkie posiłki, nie ruszałam się z domu bez pojemnika, nie jadłam na mieście, nie jadłam tego, co przygotowywała moja mama, kiedy ją odwiedzałam, ani tego, kiedy gotowali moje przyjaciele. Po drugim roku studiów wyjechałam na work and travel do USA. Pracowałam w Stanach 3 miesiące i 3 tygodnie podróżowałam. Tam puściły mi wszystkie hamulce. Pracowałam 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie. Codziennie jadłam takosy z serem oraz wielkie czekoladowe ciastko prosto z pieca. Wizyta w Walmarcie to taki market jak nasze Tesco, ale jeszcze większy. Była jedynym oderwaniem od pracy. Kupowałam karmelowe lody, czekoladki z masłem orzechowym, wielki słoik masła orzechowego. Wszystkie smaki Pringles i wszystkie słodycze, których u nas nie ma. Nie znosiłam pracy w parku rozrywki i jedzenie było moją formą relaksu. Podczas podróżowania, jak już skończyła się praca, nie było lepiej, bo na śniadanie jadłam dwa donaty, piłam wielką mrożoną kawę ze Starbucksa, jadłam amerykańskie burgery i pizzę za dolara w Nowym Jorku. Oczywiście nie trenowałam też w tym czasie. Kiedy wróciłam do Polski, mój bardzo szczery przyjaciel, jak tylko mnie zobaczył, zapytał Justyna. Co ty żarłaś? Zważyłam się, okazało się, że przytyłam 12 kg w 4 miesiące, 12 kg w 4 miesiące, byłam przerażona. Wiedziałam na szczęście, jak schudnąć i chciałam zrobić to tym razem z głową. Policzyłam, że jeśli chcę schudnąć pół kilograma tygodniowo, będę potrzebować jakiś 6 miesięcy, żeby wrócić do dawnej wagi. Jadłam około 2000 kalorii i trenowałam 5-6 razy w tygodniu. Nie jadłam żadnych słodyczy, nie jadłam na mieście i nie piłam alkoholu. Byłam tak bardzo zdeterminowana, że nie pozwalałam sobie na żadne odstępstwa od diety. Po 6 miesiącach zobaczyłam na wadze 62 kg. Czyli tyle, ile ważyłam przed wyjazdem. Moja waga się zmieniła, ale moja relacja z jedzeniem nadal była do bani. Nie chciałam wychodzić z przyjaciółmi na miasto, nie chciałam mieć tego, co oni gotowali, nie chciałam wychodzić na piwo, nie chciałam znowu przytyć. Moje życie kręciło się tylko i wyłącznie wokół jedzenia, a ja uważałam, że wszystko jest w porządku. Dopiero moja przyjaciółka otworzyła mi oczy na to, jaki mam problem. I zawsze będę jej za to wdzięczna, bo to właśnie ona najbardziej pomogła mi naprawić relację z jedzeniem. Kiedy byłyśmy w USA, mieszkałyśmy w jednym pokoju, poznałyśmy się bliżej po tym, jak wróciłyśmy do Polski. Ona chciała zapisać się na siłownię, a ja potrzebowałam towarzystwa do treningów. Podczas gdy ja kurczowo trzymałam się zasad mojej diety, ona opowiadała mi o tym, że przed treningiem zjadła loda, a w piątek po treningu idzie na piwo ze znajomymi. Mi nie mieściło się to w głowie. Ja miałam zero-jedynkowe podejście. Albo dieta i treningi, albo obżarstwo. Albo wszystko, albo nic. Dla mnie nie było nic pomiędzy. Kiedy pochodziłyśmy na siłownię kilka miesięcy, poznałyśmy się trochę bliżej. Zaczęłyśmy spędzać więcej czasu razem. Zaczęłyśmy razem gotować i czasami dawałam namówić się na piwo, chociaż to było dla mnie mega trudne. Skoro nie trzymałam się diety, to nie widziałam też sensu pójść na trening. Ona powtarzała mi jednak, że lepiej jest zjeść loda, jeśli ma się na niego ochotę, i pójść później na trening. Wtedy jesteś w tym samym miejscu, zamiast robić krok do tyłu. Powoli pod jej wpływem rozluźniałam za ciasną gumę w majtach. Nie spinałam się już tak bardzo. W tygodniu trenowałyśmy, w weekendy imprezowałyśmy do rana. Potrafiłam bez wyrzutów sumienia wypić butelkę wina i w poniedziałek pójść z uśmiechem na trening. Nie miałam żadnego olśnienia. To stawało się bardzo powoli. Po drodze wydarzyło się po prostu wiele rzeczy, które wpłynęły na to, że poprawiła się powoli moja relacja z jedzeniem. Jedną z nich było poznanie Juliusza, który jest moim trenerem. Poprosiłam go o pomoc, bo chciałam poprawić wyniki w podnoszeniu ciężarów. Juliusz sprawdził moją technikę i ułożył mi plan treningowy. Powiedział jednak, że nie będę podnosić więcej kilogramów, jeśli nie zacznę więcej jeść. Miałam wiele obaw, ale zaufałam mu. Wyniki siłowe były dla mnie wtedy ważniejsze niż to, ile ważę. Wprowadziłam w życie nowy plan i zaczęłam jeść 3000 kalorii dziennie. I uwierzcie mi, to tylko brzmi tak kolorowo, ale zjedzenie 3000 kalorii nie jest aż takie proste, zwłaszcza jeśli staracie się jeść zdrowo. Często te 3000 kalorii trzeba było dobić ulubionymi lodami, ale nie cierpiałam jakoś bardzo z tego powodu. Po miesiącu dołożyłam do mojego przysiadu aż 10 kg, co wcześniej było dla mnie nieosiągalne. Miałam więcej energii, nie przytyłam i czułam się fantastyczny. W międzyczasie trenowałam też pole dance, przygotowywałam się do kolejnego survival race. Sport był dla mnie wtedy najważniejszy i dawał mi dużo satysfakcji. Po treningu jadłam lody, jeśli miałam na to ochotę, w weekendy wychodziłam ze znajomymi na burgera albo robiliśmy w domu pizzę. W mojej diecie zagościł żółty ser, dużo awokado, orzechy, makaron, chleb i te wszystkie produkty, których tak panicznie bałam się przez lata. W końcu zaczęłam robić te wszystkie rzeczy, które robią normalni ludzie. Po drodze zaliczyłam też kilka dłuższych i krótszych wyjazdów. Podczas podróży robiłam sobie przerwę od treningów jadłam to, na co miałam ochotę, ale bez nadmiernego obiadania się. Kiedy wracałam do domu, wracałam do mojego zdrowego jedzenia, za którym zaczynałam y, tęsknić na wyjazdach. Na przykład teraz, kiedy byłam w Azji, jedyne o czym myślałam to moje sałatki z kozim serem i moje owsianki i placki o poranku. Dopiero po tylu latach odkryłam, że moja wartość nie leży w tym, ile cyferek pokazuje waga. Moja wartość nie jest widoczna w lustrze. Liczy się tylko to, jakim jestem człowiekiem i jak traktuję przede wszystkim siebie. Jestem wdzięczna, że spotkałam po drodze osoby, które pomogły mi uświadomić sobie, że miałam niezdrową relację z jedzeniem. Cieszę się, że mam to już za sobą. Mówię o tym, bo wiem, jak wiele dziewczyn jest w podobnej sytuacji. Z dumą powiem, że nie mam idealnego ciała. Według kanonu piękna promowanego w internecie mogłabym być szczuplejsza i mieć większy tyłek i bardziej zarysowane mięśnie brzucha. Mogłabym i doskonale wiem, jak to zrobić. Mogłabym, ale nie chcę, bo wiem, ile to kosztuje i ja nie jestem w stanie zapłacić takiej ceny. Wolę mieć małą fałdę na brzuchu, ale mieć też spokojną głowę. Wolę patrzeć na siebie z wdzięcznością i być dla siebie miłą. Wolę zjeść ulubione lody po treningu, wypić wino na randce i zjeść burgera z przyjaciółmi. Wolę być wolna niż uwięziona w tym ciągłym, obsesyjnym myśleniu o sylwetce, kaloriach i jedzeniu. Nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą, ale mam na koniec kilka rad, które sprawią, że będzie ci się żyło trochę lepiej. Po pierwsze, bądź dla siebie dobra. Nie krytykuj siebie cały czas. Doceniaj postępy i bądź z siebie najzwyczajniej w świecie dumna. Po drugie, nie porównuj się do innych. Każdy ma inną historię, inne predyspozycje. Porównuj się tylko do siebie z wczoraj, ale nie po to, żeby się krytykować i zauważać błędy, które poczyniłaś po drodze, tylko po to, żeby zobaczyć, jak dużo udało ci się osiągnąć, na przykład w przeciągu ostatniego roku. Po trzecie, Przestań śledzić w internecie osoby, które poza frustracją nie wnoszą żadnej wartości do Twojego życia. Od kiedy przestałam obserwować rzekomo motywujące konta dziewczyn, które pokazują dupę na Instagramie, przestałam się przejmować obecnością, a raczej brakiem obecności sześciopaka na moim brzuchu. Po czwarte, zastanów się, dla kogo to wszystko robisz, czy aby na pewno dla siebie starasz się osiągnąć tą szczupłą sylwetkę. Czy może jednak chcesz podobać się ludziom wokół? Może ślepo dążysz do kanonu piękna, który promowany jest w internecie? Tylko odpowiedz sobie na to pytanie, tak naprawdę szczerze. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Ci poznać mnie trochę bliżej. Osoby, które dzielą się swoim życiem w internecie, pokazują zazwyczaj wyidealizowaną rzeczywistość. Mało kto ma odwagę mówić o swoich słabościach i problemach. Ja chcę pokazać Wam zdrowe podejście do zdrowego stylu życia, gdzie przez 80% czasu staram się jeść zdrowo i uprawiać sport, a przez pozostałe 20% czasu jeść lody i cieszyć się z czasu spędzonego z najbliższymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, będę wdzięczna, jeśli podzielicie się nim ze znajomymi. Chętnie poznam też propozycje tematów na kolejne odcinki. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, Napisz mi wiadomość, jeśli nie chcesz pisać publicznego komentarza. Na koniec chciałam podziękować jeszcze za tak ciepłe przyjęcie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że będziemy słyszeć się co tydzień, w każdy poniedziałek.